tak naprawdę nazywa się Oliwier Janiak. Można przetrzeć oczy ze zdziwienia. Oliwier Janiak zmienił imię, ta informacja może zaskoczyć wielu fanów znanego prezentera. Rzeczywiście, Oliwier nie jest prawdziwym imieniem 50-latka, choć do oficjalnej zmiany nigdy nie doszło. Mimo to pseudonimem posługuje się od czasów studenckich. Oto szczegóły. Oliwier Janiak zmienił imię, ta historia zaskoczyła fanów. Choć mało kto o tym wie, Oliwier Janiak od lat posługuje się pseudonimem. W rzeczywistości nazywa się Piotr Michał Janiak. Jego bliscy są tak przyzwyczajeni do ksywki, że nawet jego mama zwraca się do niego tym imieniem. Nawet moja mama nie mówi już na mnie Piotr, zauważył prezenter w programie 20 metrów kwadratowych Łukasza Jakubiaka. Oliwier Janiak zaczął używać pseudonimu w czasie studiów. Zmianę imienia Oliwiera Janiaka zainicjowała koleżanka jeszcze w czasach studenckich. Gwiazdor musiał wtedy pracować z kilkoma Piotrkami. Jak to w takich sytuacjach bywa, chłopaki szybko zaczęli się mylić i dochodziło do zabawnych sytuacji. Było nas pięciu Piotrów i wszystkim się myliło. Moja koleżanka stwierdziła też, że to imię zbyt łagodne i nie pasuje do mnie. Na mojej plakietce wpisała Oliwier i wszyscy zaczęli tak na mnie mówić, opowiadał w tym samym wywiadzie. Oliwier Janiak jest dziś bardzo rozpoznawalny, a jego imię uważane za niemal niespotykane. Dzięki temu wyróżnia się na tle kolegów z branży. Nic dziwnego, że studencką decyzję do dziś uważa za wyjątkowo słuszną. Oliwier Janiak jest oddany nie tylko pracy. Właśnie powiadomił o czymś ważnym. Oliwier Janiak jest nie tylko znanym w całym kraju prezenterem, ale i bardzo oddanym mężem. W swoim najnowszym wpisie rozpisał się o uczuciach, które kieruje w stronę ukochanej. Nasza miłość, Przyp. Redaktor, zaczęła się od tej rozmowy. Poznałem Karolina Malinowska Official podczas tego wywiadu, a od 21 lat jesteśmy małżeństwem. Dziś nasza rocznica, oczko. Dzięki K, za każdy dzień. Długo z tym zwlekaliśmy, ale jutro wrzucimy na YT prolog, wprowadzenie do naszego projektu Popol, by się z Wam podzielić lepszą częścią nas. Dobrego dnia, można przeczytać w najnowszym poście na jego Instagramie. Wspólny projekt zakochanych był zapowiadany od dłuższego czasu. Karolina i Oliwier od dawna wiedzieli, że chcą opowiedzieć o sile ich uczucia, a dokładniej o partnerstwie, o rodzicielstwie, o dobrym życiu, spotkania z ludźmi, którzy wniosą w nasze życie światło, energię, szansę na balans, choćby na chwilę, można przeczytać w sieci, sprawdzicie, co mają do powiedzenia.